Sławomir Mencer. Numer 1 na liście pomorskiej, numer 2 na liście pomorskiej, lider Ruchu Narodowego w Pomorskim, Michał Urbaniak. I zapraszam do odsłuchania krótkiej wypowiedzi, krótkiego przedstawienia oraz po tym wszystkim zachęcam do dyskusji oraz polemiki. Dziękuję. Wprowadzenie euro od strony ekonomicznej jest kompletnie bez sensu. Nie ma żadnych argumentów za wprowadzeniem waluty euro. Gdybyśmy wprowadzili euro, ograniczyłoby to nasz wzrost gospodarczy oraz naraziło na olbrzymie ryzyko bardzo dużych problemów w trakcie ewentualnego kryzysu, czyli moglibyśmy powtórzyć to, co się wydarzyło we Włoszech, czyli w Grecji, które to państwo zupełnie niepotrzebnie przyjęły euro, skoczyło tam strasznie bezrobocie i ludzie tam przez to znacznie mniej pieniędzy zarabiają. Jeżeli spojrzymy na państwa Unii Europejskiej, które mają najniższe bezrobocie, to większość tych państw nie ma waluty euro. Jeżeli spojrzymy na 4 czy 5 państw z największym bezrobociem, są to wszystko bez wyjątku państwa z walutą euro. Waluta euro realizuje francuskie i niemieckie interesy, jest dostosowana do Francji i Niemiec, do Belgii czy do Holandii, ale nie do Portugalii, nie do Hiszpanii, nie do Włoch, nie do Grecji i tym bardziej nie do Polski. I nigdy nie możemy zgodzić się na przyjęcie waluty euro. Faktem jest, że przy negocjacji traktatu akcesyjnego Polska zobowiązała się do przyjęcia euro. Ale dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że nie określiliśmy daty, kiedy to euro może być, więc możemy powiedzieć, że na przykład po 2500 roku będziemy w stanie zacząć rozmawiać na ten temat, ale mamy jeszcze drugi bardzo duży argument. Jest konwencja wiedeńska o traktatach. I ona za jesienią tego roku mamy wybory do Sejmu Krajowego, które zdecydują o przyszłości Polski na wiele lat do przodu. One będą znacznie ważniejsze niż wybory sprzed 4 czy sprzed 8 lat. Już tłumaczę Państwu dlaczego. Pierwsza sprawa jest taka, że Unia Europejska w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie bardzo się zmieni. Jest taki dokument, Biała Księga przyszłości Unii Europejskiej do roku 2025, wydany przez Komisję Europejską ze wstępem Jean-Claude'a Junckera. I w tym dokumencie, w tym oficjalnym dokumencie Unii Europejskiej jest opisane kilka scenariuszy rozwoju. Z oceną, czy ten rozwój jest dobry dla, czy ten kierunek jest dobry dla Unii Europejskiej, czy też nie jest dobry. I tam jest bardzo wyraźnie nakreślony scenariusz stworzenia unijnego superpaństwa, to znaczy dalsza integracja europejska, odebranie kolejnych kompetencji państwom narodowym, zbliżenie jeszcze bardziej polityki gospodarczej, narzucenie waluty euro każdemu państwu członkowskiemu, stworzenie wspólnej armii pod dowództwem jakimś unijnym, zunifikowanie polityki zagranicznej czy zunifikowanie dyplomacji. Czyli jest plan, żeby w ciągu następnych kilku lat jeszcze więcej kompetencji zabrać państwom narodowym i stworzyć takie unijne superpaństwo. I my się na to nie zgadzamy, ponieważ uważamy, że nawet jeżeli okazałoby się, że dzięki stworzeniu takiego unijnego superpaństwa będziemy zarabiać 50 czy 100 zł więcej miesięcznie jakimś cudem, to nie jest to wystarczający powód, żeby zawrócić niepodległość, o którą walczyliśmy od tysiąca lat. To nie jest wystarczający powód, żeby zrzekać. Jak rozejrzycie się na przykład tutaj po Słupsku, ja tu byłem z półtora tygodnia temu, na przykład z kolegą Danielem Czarnulem pokazywał mi miasto. Jak przejdziecie się po mieście, ile jest tak naprawdę polskich sklepów? Ile jest firm, które mają polski kapitał? Zakłady pogrzebowe. O, fakt, fakt, to może być, może być. I każdy z, co jeden z lepszą nazwą, prawda? To jest jedna rzecz. To okej, mamy jakieś tam może nisze. Ale ile dużych firm powchodziło do Polski i poginęły nasze rodzime alternatywy? Cukier, choćby cukier. Mieliśmy naprawdę dobrą branżę cukrową w Polsce. Dzisiaj, jak pójdziecie do jakiegoś sklepu i pewnie najbliżej będziecie mieli jakiś Kaufland albo Biedronkę, które oba nie są polskie, no to kupicie, jak dobrze pójdzie, to na przykład z firmy polski cukier, to nie jest reklama, tylko po prostu tak zapamiętałem nazwę, albo diamant, który jest niemiecki. Częściej. Nie macie diamantu? A nie, no i to jest diamant. W ogóle cukru jest, ale to nie jest polska. Ja jeszcze w Gdyni jestem w stanie dostać ten polski cukier gdzieś tam. Natomiast generalnie łatwiej dostać na przykład diamant, tak? Duża firma niemiecka przejęła po prostu nasze zasoby. I takich sytuacji jest dużo więcej. Ja podaję po prostu przykłady. Polski sprzedał, Boże, za to Bilbo. O, proszę. Co było na przykład?
przykład też ileś lat temu, co sprzedawał podobno pan Lewandowski. O ile dobrze pamiętam, w Kwidzynie sprzedano wytwórnię papieru, tak? Poszła, weg, nie ma. Czyli czy my tak naprawdę stracilibyśmy na tym, że opuścimy Unię Europejską, czyli zaczęlibyśmy może, jeśli dobrze pójdzie, budować swojego własnego rodzinnego kapitału? Czyli czy nie zaczęlibyśmy jednak troszeczkę więcej zarabiać? Jako kraj. Nie mówię tu nawet o jednostkach, bo to jest różnie, każdy sobie inaczej w życiu radzi. Natomiast jako kraj bylibyśmy w stanie troszeczkę się odbudować. Idąc dalej. Jaki jest kolejny mit? Że bylibyśmy jak Białoruś, albo że tutaj musiałaby być autarkia, albo że bylibyśmy skierowani w stronę Rosji. No pekunia, no let. Pieniądz nie śmierdzi, więc większość państw Europy dalej będzie zainteresowana tym, żeby z Polską rozmawiać na temat handlu. Jesteśmy dużym krajem tranzytowym. Mamy już tam te 36-38 milionów ludzi, to zależy od statystyk, ale dalej jesteśmy dużym krajem wśród Europy. No i Niemcy, więc nie musimy mieć z tego powodu kompleksów. Niemcy za tranzyt biorą. Też, właśnie. Nie mamy elity przemysłowej. Proszę? Nie mamy elity gospodarczej. Jakie odbudowanie? Która wytrzymała wszystko za ryj, mówiąc prosto. Tak się nie zawsze da i nie zawsze polityków w szczególności. Tutaj właśnie potrzeba woli politycznej, żeby pozwolić Polakom się rozwijać. O czym możemy dalej mówić?